Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w chyba ostatnim odcinku z Tank Mechanic symulatora dla czołgu Sherman Easy 8. Co się udało zrobić od momentu, kiedy was zostawiłem bez mojego pięknego głosu i fantastycznej twarzy? Udało mi się zapłacić $5300 za części. Część z tych części kupiłem niepotrzebnie. Dziwię się trochę, że, no bo tak na chłopski rozum, jak sobie o tym pomyślę, to gąsienica nie ma góry i dołu, tak? Bo gąsienica sobie, znaczy oczywiście, no jest, że ta część z tymi ząbkami musi iść do wewnątrz, a ta część płaska idzie na zewnątrz, ale gąsienica z racji tego, że się obraca i jeździ wzdłuż czołgu, no to nie ma góry czy dołu. A jak sobie wejdziecie do sklepu, to się okaże, że jest coś takiego jak, przy takim biegu jestem w tym sklepie, gąsienice. Widzicie, jest gąsienica i gąsienica. A dobra, teraz to widzę, że to, no właśnie, to jest tak jakby, to jest gąsienica dolna, bo widzimy te ząbki, a to są gąsienice górne. I tak samo jest gąsienica, tutaj jest jakby ta tylna i przednia. No ale przecież gąsienica tak naprawdę to jest jeden taki, to jest bardzo długi pasek, iluś tam set takich metalowych części, które są połączone, gdzieś tam zazębione i one nie mają kształtu, one się dopasowują do kształtu, jakim nada koło napinające, koło napędzające i to wszystko inne, i ta rolka ogólnie. Więc to tak naprawdę, moim zdaniem, tutaj tworzenie takich podziałów, że gąsienica to jest gąsienica górna, to jest gąsienica dolna, to jest gąsienica tylna, to jest przednia, jest trochę dziwne i mylące, bo na przykład kupiłem najpierw chyba 3 razy to, potem 2 razy to, potem to i potem czegoś zabrakło, musiałem kupić i to i tak naprawdę to jest droga część i zapłaciłem, myślę, jakieś minimum $600 zupełnie bez celu. Więc tutaj bym to poprawił, bo moim zdaniem gąsienica powinna być po prostu gąsienicą i tyle. Udało mi się pomalować czołg w większości. Jak widzicie, mam 98% usunięcia rdzy, 98% wypiaskowania, 95% gruntowania. No i teraz to, o czym wam mówiłem, czyli będziemy teraz sobie malować czołg. Rzecz najprzyjemniejsza. Zanim założyłem, zanim przejdę do wieży, to pozwoliłem sobie pomalować wnętrze czołgu, żeby było troszkę szybciej, bo potem jak już założę wieżę, będzie trudniej, tylko teraz nie mam tego pojęcia, gdzie jest moja maszynka do malowania, także pewnie będzie trzeba zresetować grę, bo zagadałem się i sam nie wiem, gdzie ją odłożyłem. Jak to się robiło? Help me out! Jak się teraz to, zaraz trzeba będzie sobie jeszcze patrzę tutaj na te, na ten, o, widzicie? Zobaczcie. Pomalowanie. Widzicie? Taki zbój bez szkoły. Tutaj wszystko pokończone elegancko, a to on, tutaj na przykład kupiłem jeszcze taką kratkę, takie pierdołki tam kupiłem, na przykład w ogóle nie mieliśmy prawej części układu napędowego, czyli nie było tej podwójnej rolki, nie było tej rolki pojedynczej, w ogóle nie było gąsienic, nie było bocznych błotników, tutaj nie było jednego stworznia, także trochę inwestycji poczyniłem. Gdzie do siego dzyndzla jest mój pistolecik? Gdzieś go chyba, tutaj chyba go gdzieś chyba wyciepałem. Jak za chwilę, o jest, dobra, znalazłem go. Więc teraz tak, lecimy sobie z malowaniem. Okej, dobra. No i teraz tak, teraz malujemy sobie w takim razie, zaczynamy od wieży. A, pokażę wam, jak malowałem środek. W sensie, no to nie ja, to gra, ale wyłącz radar. O, proszę bardzo, biało, czarno, biało, czarno, biało, czarno. Wszystko bardzo elegancko. Malujemy. Malujemy, o, prawo celowo, tryb malowania, teraz wszystkie elementy trzeba pomalować, błotniki, spoilery, dyfuzory, rury wydechowe, to wszystko musi być elegancko pomalowane, tu jeszcze widzę, że brakuje nam liny po drugiej stronie, mamy jedną, nie mamy drugiej, także taka drobnostka, teraz trzeba będzie ją naprawić. No proszę bardzo, akurat nam kółka się ładne robią, kolorowe. Otwórz komputer i zakończ kontakt. Nie no, spokojnie, jak już jesteśmy w takim stanie, to dokończymy robotę. Zrobimy już piękny czołg.
wnętrze pomalowane. Zróbmy teraz tylko zewnętrze. Myślę, że gra powinna mnie docenić za za dokładność przeprowadzonego remontu, bo przyznam szczerze, poświęciłem sporo czasu poza nagraniem, żeby jednak to było ładne i wyglądało dobrze. Także też, żeby Was nie zanudzać, no bo w tym momencie bym spędził pewnie jeszcze jakąś dodatkowe, no minimum jeden odcinek, jak nie dwa odcinki na robieniu tego, co zrobiłem, a nie chciałem Wam pokazywać, bo było zwyczajną, żmudną robotą, którą już widzieliście, a nie chciałem Was zanudzać tym samym, tylko że po lewej stronie czołgu, a nie po prawej, z taką różnicą, nie? A kupiłem też na przykład tę deseczkę drewnianą, ona jest już pomalowana, więc to taka też drobnostka. Drewniana półka, pomalowanie nie, ok, czyli drewnianka nie malujemy. Pomalujemy tutaj wszystkie te elementy. Tutaj coś widzę, jakiś element jest do pomalowania. Ciekawe, czy po drugiej stronie też tak się ukrył. Dobra, tutaj lecimy tak koła. Wszystkie te elementy, więc może ja ciągle w przykucu pracuję, więc myślę, że już nogi to mi musiałem chyba przeszczepić krzesło do dubska, bo raczej na nogach już bym nie ustał przez tyle czasu. Dobra, tu już malowane. Tutaj też. Gąsienice, kolejne kółka. Przyznam szczerze, że jest lekko utrudniony dostęp do gąsienic. Jak chciałem je założyć, to mimo że błotnika nie było, to ciągle chciało mi zakładać błotnik, a nie mogłem gąsienicy założyć na miejsce, ale jakoś tam w te szpary wcisnąłem kursor i udało mi się błotnik zaznaczyć gąsienicę. No dobrze, tu już mamy to. Czołg jest chyba, o tutaj widzę jakiś tam element niedomalowany, o widzicie? Taka ta drobnostka. Jeśli jest płacone od detalu, to myślę, że będzie to dość ważne, bo każdy taki detal to jest dosłownie kilka sekund roboty, a potencjalnie paręnaście, jak nie parę dziesiąt dolarów mojego czystego zysku. Także teraz tylko jeszcze wieża. Zawartość wieży. Wszystkie fotele, nie fotele. Jakieś tutaj cuda na kiju. Peryskopy, nie peryskopy. No proszę, bo nawet jakieś tam kraniki. To jest kranik, mechanizm podnoszenia. Oczywiście, gra się śmieje, to kran. Wiadomo, że kranu w czołgu nie ma, ale tak. Żeby nie było, że ktoś się czepia, że mówię, że kran w czołgu jest, nie? Z bieżącą wodą, pewnie z ciepłą, zimną i jeszcze prysznicem. Dobra, pomalowanie mamy na 91%. To myślę, że tutaj jeszcze tylko, a zostało nam jeszcze takie szczegóły jak elementy tutaj na wieży. Tutaj na przykład kupiłem drugą połówkę włazu strzelca. O to tutaj, bo nie było. No, pomalujemy to. Dobra, pomalowaliśmy. No dobrze, 93, tylko teraz trzeba, tak jeszcze bym sobie chciał, tak, chcę otworzyć na chwilkę. Okej. Chciałbym tutaj zajrzeć, żeby zobaczyć, czy to jest wszystko pomalowane. Tak z grubsza patrząc. O, tam jeszcze włas jest jeden niepomalowany. Widzicie, taki niby detal, a jednak go nie było i już mam 94% dzięki temu. Ja tylko muszę odkryć jedną magiczną rzecz, mianowicie jak przetransportować działo na górę, znaczy w wieżę. Myślę, że chyba w ten sposób. To jak na wieżę, otwórz menu. Wybierz czołg. Pyk. No i dobrze. Mamy to, moi drodzy. Mamy to. Wygląda to, myślę, 97% naprawy i 97% montażu. Gdzieś brakuje jakichś części.
Nie mam bladego pojęcia, jakich i gdzie ich szukać. Tutaj widzę niedomalowanie. Aż ty kurna jeden, no. Zobacz go, dziada jednego. Do piaskowania akurat to się wziąłem. Nie chciałem tego, to chciałem to. Taki badziew jeden, ale na szczęście to łatwo widać. Dobra. 98. Chyba półka mi się nie podoba, no ale jej się nie maluje. No dobrze, i teraz otwórz komputer i zakończ kontakt w organizerze. Chciałem się nim przejechać, ale nie wiem czy mogę. Spróbuję zakończyć kontakt, zobaczmy ile zarobimy. Organizer. To menu pozwala na zarządzanie obecnie aktywnymi kontraktami. Gracz może zakończyć każdy kontakt w wolnym momencie. Jeśli kontakt jest misją ekstrakcji, gracz może ją tutaj rozpocząć. Pamiętaj, że w przerwaniu kontaktu zanim stanu spełnionego celu zakończy się opłatą karną. Okej. Okay. No dobrze. Potencjalna zapłata 10 tysięcy i reputacji 10. Wymagany stan naprawy 24, stan montażu 88. Ja doprowadziłem ten czołg do praktycznie perfekcji. Kończę zlecenie i zarabiam za to 10 tysięcy. Powiem tak, jakbym miał dostać 10 koła za doprowadzenie go do stanu na 24% i 82%, to wolałbym to w ciemno, bo bym o wiele mniej zapłacił, przede wszystkim za dosztukowanie wszystkiego, czego brakowało, a po drugie nie miałbym roboty. Zarobiłem za to, tak naprawdę na czysto jestem po tej misji 4600. Dużo i mało, pokażę wam jedną rzecz, możemy na przykład kupić plan czołgu. Zobaczcie. Kup nowy czołg. 620 tysięcy. Mogę ewentualnie kupić schemat czołgu za 370 tysięcy. Zarabiając 4600 na czołgu, może chwilę zająć, zanim do niego dojadę. Ale poczta pomocy, pisze Jason. Potrzeba pilna pomoc przy Tygrysie pierwszym, daj znać szybko, sprawa jest pilna. Potencjalna zapłata 15 tysięcy. Przyjm to zlecenie i moi drodzy, to będzie tyle. Na ten moment zakończyłem przygodę z Tank Mechanic Simulator. Bardzo jeszcze raz dziękuję Kubie i Playwayowi za dostarczanie giereczek. Przyznaję z ręką na sercu, nie gram w większość z nich, bo jakoś ogólnie ostatnio poświęcam bardzo mało czasu na gry. Teraz czekam tylko na Red Dead, dwójkę na peceta. Poza tym praktycznie nic nie gram. Więc miło, że wciąż ta firma gdzieś tam się odzywa i pomyślałem sobie, że fajnie będzie pograć sobie w czołgi tego typu. Więc wiecie, tego typu. Kto wie, ten wie. Pozdro dla kumatych, pozdro 600 na rejonie. A ci, którzy nie wiedzą, to wam zhakuję kompy, bo zakładam hasła na biosy. Tego typu. Jeśli wam się spodoba, jeśli zobaczę, że powiedzmy jakaś oglądalność jest powiedzmy mniejsza niż żadna, czy większa niż żadna i wyrazicie zainteresowanie w komentarzu dalszą częścią, to będę sobie dłubać gdzieś tam w wolnych chwilach, może nie tak jak teraz, że usiadłem i robiłem to chyba przez, nie wiem, przez 2 godziny albo 2,5, ale postaram się coś tam wam poklikać. Myślę, że Kuba, jak tylko giereczka wyjdzie, będzie chciał, a wiem czego nie kupiłem, tej liny holowniczej, zapomniałem. Kuba będzie chciał im podesłać pewną wersję, tam pewnie będzie można się bawić. Wiem, że Turok spędził dużo czasu na Car Mechaniku. Także czemu na przykład ja miałbym nie spędzić dużo czasu na Tank Mechaniku. Dobra, także bardzo serdecznie wam dziękuję, moi drodzy. Po bardzo długim niewidzeniu się z wami, widzicie mnie ponownie. Dużo się nie zmieniłem. Kot jest tam, śpi bez zmian. Długo go nie było, ale wrócił, także jak chcecie, mogę wam go pokazać nawet. Proszę bardzo, tu jest kocur. Także, No, fajnie było. Powiem wam szczerze, fajne, sentymentalnie do wrócić sobie do YouTube'a, coś nagrać. Wiem, że spodziewaliście się pewnie 6 fragów, jakiejś dobrej giereczki na E50. E50 nie widziałem na obrazku, a szkoda. Kuba, please, dajcie E50 do tej gierki.
będę kurna normalnie robił od zera, będę budował, będę każdą śrubkę czyścił i normalnie moczył w coli, jak będzie potrzeba. Także będzie mi miło, jak będziecie zainteresowani. A tymczasem nie przedłużam, bo już tak strasznie dużo gadam. Bardzo można było włączyć radio. Fuck. Można było wyjąć silnik. No dobra, ale od tego jest pierwszy czołg, żeby na nim się nauczyć. Żeby sobie na nim popatrzeć, co zostało zrobione dobrze, a co źle. Więc myślę, że wybaczycie mi, że nie wyjąłem silnika. Mój błąd. O. Ha! Patrz, jaki jestem szprytek. Cyk. Wow! Aż normalnie mi oświetla sufit. Dobra, także bardzo serdecznie wam dziękuję, tylko sobie jeszcze rzucę okiem, jakie mogę ewentualne ulepszenie zrobić, na przykład, nie wiem, może jakieś śrubki szybsze. Tablet jest bardzo pomocny. Aha, reputacja, muszę mieć 25... O! Reputacji mam dużo. Nie potrzebuję więcej czołgów. Zniżka by się przydała, na pewno. O, misje, normalnie można wyjechać sobie i szukać czołgów i po to nam wykrywacz metalu, nie? Żeby można było znaleźć sobie swój własny czołg i go odrestaurować bez płacenia za niego. Jak wam się spodoba, to sobie ewentualnie pojeździmy na przykład. O, proszę bardzo, można nawet kamuflaże malować, oznaczenia, dekorowanie czołgu. Teraz będzie na przykład pojeździć, poszukać czegoś. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. To tyle. Do następnego. Cześć.